Witam Was bardzo serdecznie w instrukcji składania buknoka Zimowy Las. W mojej opinii to jest najłatwiejsza ze wszystkich konstrukcji, które mają elementy wewnątrz, plus daje największe możliwości dowolnej aranżacji poza pustym buknokiem, którego też mamy w ofercie. Jak wszystkie moje konstrukcje, zaczynam od wyjęcia wszystkich elementów z arkusza, ponieważ ja sobie najpierw składam na sucho, żeby zobaczyć, jak będzie najwygodniej dla Was wytłumaczyć później konstrukcję. Więc zaczynamy od złożenia najmniejszych i najbardziej skomplikowanych w tym przypadku elementów. Są to latarnie. Takich latarni mamy w zestawie dwie. Składają się z bardzo prostej konstrukcji klatki i zestawu podstawek, z czego podstawa dolna ma wąskie nacięcie, takie akurat tylko na nóżkę latarni, i takich podstawek jest dwie, ponieważ jedna idzie na sam spód na latarni, tak żeby mogła być wolno stojąca. Oczywiście snipek przewidział, że pewnie niektórzy będą chcieli sobie podłączyć światełka, w związku z czym jest taka możliwość dołożenie instalacji świetlnej w konstrukcję buknoki jest bardzo proste i dość intuicyjne. Miejsca na przeciągnięcie kabelków będą Wam sugerowały okrągłe otwory w bazie. Plus oczywiście, jeżeli chcecie dołożyć światełko do latarni, to polecałabym podciągnąć instalację przed włożeniem nóżki przez ten duży otworek w podstawie. Wszystkie konstrukcje typu buknok polecamy ozdobić, pomalować lub kleić papierem przed złożeniem. Po prostu w ten sposób będzie Wam łatwiej, ale oczywiście pozostawiamy to w Waszej preferencji. Po złożeniu moich dwóch latarni przechodzę do złożenia głównej konstrukcji i jak przy każdym buknoku, to pragnę Wam napomknąć, że po pierwsze, jeżeli coś Wam się nie składa i macie wrażenie, że musicie użyć dużej ilości siły, to spójrzcie na elementy, ponieważ możliwe, że któryś z nich macie do góry nogami i wystarczy go odwrócić, ponieważ wszystkie ładnie, gładko zaskakują na miejsce. Nie trzeba używać bardzo dużej siły, żeby złożyć konstrukcję. I poza latarnią i doklejaniem elementów można ją też złożyć bez kleju na sucho, ale wtedy nie będzie bardzo stabilna, więc już do ozdabiania polecałabym jednak użyć kleju, czy to ja polecam, albo Express Glue z Pentartu, albo Cola Super Forte ze Stamperii, ewentualnie naszego polskiego Magika. Ten buknok ma bardzo fajną podstawę, która rewelacyjnie nadaje się do dodania światełek. Żeby przygotować ten panel pod światła, sklejamy taki śmiesznie wyglądający element, który bardzo fajnie nam tutaj wejdzie jako część konstrukcji. Zwróćcie uwagę, że z jednej strony mamy takie okrągłe otwory. Te okrągłe otwory znajdują się też z tyłu naszej bazy i okrągłe otwory sugerują, którędy najwygodniej będzie Wam podciągnąć elektrykę do naszego buknoka, jeżeli chcecie, żeby zapalało się tam światełko. Pierwszym krokiem będzie włożenie tego panelu do bazy i zwracam uwagę na to, żeby przy froncie, czyli tam, gdzie już nie mam żadnych dodatkowych otworków, dać gładką część bazy, natomiast z tyłu dajemy tą, która ma otwory, te okrągłe otworki, o których Wam mówiłam.
One się całkowicie pokrywają nam z tylną ścianką i w Waszym zestawie macie też dodatkowo listewki, które można tutaj wkleić w taki sposób, jak Wam teraz demonstruję, żeby umocnić całą konstrukcję. Nie jest to konieczne, ale ja jeszcze nie zbudowałam żadnej ciężkiej konstrukcji wewnątrz mojego buknoka, więc jeżeli planujecie dodanie ciężkich elementów, to takie umocnienie może się Wam przydać. Ja zostawiam takie otwarte przestrzenie tutaj z boku, ponieważ na pewno będę chciała dodać światełka, więc ich nie zakrywam, ale jeżeli po prostu składacie sobie zimowy las i nie zamierzacie dodawać interaktywnych elementów, można spokojnie zasłonić te dwie wypustki, czy to papierem, czy pastą teksturalną. Jak widzicie, wszystkie elementy ładnie wskakują mi na miejsce. Dodaję dosłownie odrobinkę kleju, tylko i wyłącznie po to, żeby dodatkowo wzmocnić konstrukcję. I dodajemy schodki, które bardzo fajnie wprowadzają nas właśnie do tego zimowego lasu. Schodki są prostokącikami z MDF-u, które sklejamy od największego do najmniejszego. Po sklejeniu tych wszystkich elementów nasza baza jest gotowa i można dodać do niej daszek. W przypadku zimowego lasu wszystkie elementy, które idą do środka, czyli wszystkie drzewa i gałęzie, które macie w zestawie, są mocowane za pomocą kleju do ścianek, dzięki czemu możecie sobie za każdym razem zaaranżować inny zimowy las. Latarnie też można umieścić w dowolnym miejscu w konstrukcji. Ja na sam koniec pokazuję właśnie, w jaki sposób sobie zaczynam przymierzać elementy i na naszych zdjęciach w sklepie możecie zobaczyć jedną z propozycji aranżacji wnętrza. Jestem pewna, że Wasza pomysłowość i Wasze aranżacje będą niesamowite. Nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć, co zrobicie z naszymi produktami. Jeśli publikujecie jakieś prace z użyciem snippartowych produktów, zachęcamy do oznaczania nas w pracach, zarówno z małpką, jak i z hashtagiem oraz do wrzucenia prac na grupę Snippart Inspiracje. Wszystkie linki i informacje znajdziecie w opisie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Jeżeli chcecie obejrzeć konstrukcję jeszcze raz, ale już bez mojego głosu, to taki filmik znajduje się też na naszym kanale YouTube i będzie link w opisie. Dziękuję Wam bardzo i życzę Wam miłego dnia i fajnej zabawy.